Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym wydarzeniu w ramach pakietu KSeF Expert i nie tylko. Ja nazywam się Kejtan Kubicz, jestem adwokatem w kancelarii LTC, a dzisiaj wraz ze mną Jędrzej Jażdżyk, przedstawiciel, dyrektor zarządzający firmy Hogard. Dzisiaj porozmawiamy sobie o KSeF-ie od strony merytorycznej i technologicznej. Ale nie tak jak to było dotychczas, że najpierw ja mówię swoją część, a później Jędrzej prezentuje swoją część i prezentuje swoje rozwiązania IT, tylko troszeczkę to wymieszamy, troszeczkę to podzielimy, żeby było bardziej interaktywnie i czytelnie dla Państwa. Myślę, że też większe zainteresowanie wzbudzimy. Generalnie nasze dzisiejsze wydarzenie podzieliliśmy na cztery podstawowe panele, czy może inaczej wątki merytoryczno-technologiczne. Pierwszy z nich dotyczy rozpoczęcia korzystania z KSeF-u, nadawania uprawnień, czy to na poziomie programu, czy zarządzania uprawnieniami. Drugi wątek dotyczy generowania i wysyłki e-faktury. Trzeci wątek, skoro mieliśmy wysyłkę, to mamy odbiór i ewentualną archiwizację, czy opis, dekrytację faktur. I ostatni, czwarty wątek dotyczy ogólnie wykorzystywania faktur poza KSeF-em, sposobu wizualizacji faktur, jak to będzie wyglądało. Oczywiście serdecznie też Państwa zapraszam, do tych Państwa, którzy jeszcze mają, do wykupu pakietu abonamentu LTCA. Jest w czym przybierać, jeżeli chodzi o szkolenia. I na samym końcu też wspomnę o pakiecie samym KSeF Expert, w ramach którego robimy liczne wydarzenia dotyczące KSeF-u. I tutaj dla tych z Państwa, którzy są zaproszeni od strony Hogard, to też przypominam o kodzie zniżkowym, który może Państwa, że tak powiem, zainteresować. I też od razu wkleję dwa linki do przyszłych wydarzeń, które odbędą się 7 grudnia. Od razu wspomnę, że są to wydarzenia bezpośrednio dla przedsiębiorców, razem z konsultacjami, także każdy z Państwa jako uczestnik też będzie mógł określone pytania zadawać. Gorąco zachęcam do udziału. I koniec tej części, że tak powiem, ogólnej. Zaczynamy od kwestii takiej wstępowej do KSeF-u. I tutaj tak naprawdę ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć tylko dwie informacje. Jeżeli chodzi o KSeF, sam system KSeF, to jest to system teleinformatyczny przygotowany przez ministerstwo do tego, żeby wystawiać, odbierać i podglądać e-faktury. Sam system ma mało, że tak powiem, funkcji. Raczej nad tymi funkcjami, jeżeli mamy bardziej rozbudowane przedsiębiorstwo, musimy się zastanowić we własnym zakresie i tutaj oczywiście dlatego jest ze mną Hogard. I za chwilę powiemy, dlaczego, o jakich innych funkcjonalnościach możemy tutaj sobie mówić, czy brać je w ogóle pod uwagę. Jeżeli chodzi o funkcjonalności samego KSeF-u, to tam on generalnie służy do tego, żeby przydzielać numer identyfikacyjny do określonej faktury i pozwala między innymi na zarządzanie uprawnieniami, generowanie tokenów, oznaczanie faktury jako skam zgodnie z zapowiedzią ministerstwa, czyli że jest to jakaś próba wyłudzenia i że ja tej faktury nie akceptuję, czy ewentualnie generowanie zbiorczych numerów dla faktur po to, żeby móc dokonać płatności zbiorczej, a nie faktura prefaktura. I tak się posługuje tym pojęciem faktury offline, więc wyjaśniając, online, przepraszam, e-faktury, więc wyjaśniając jeszcze pokrótce dla tych z Państwa, którzy są na początku swojej drogi z KSeF-em, że KSeF będzie dotyczył e-fakturowania, a to znaczy nic innego jak to, że będziemy musieli wystawić fakturę w wersji elektronicznej ze schematem, wzorem struktury logicznej narzucanym przez Ministerstwo Finansów i w formacie XML-owym będziemy to, że tak powiem, wrzucać, przesyłać do KSeF-u. I w tym mogą nam pomóc między innymi różne programy komercji. I zanim przejdziemy do wątku pierwszego, nie wiem, Jędrzej, czy chciałbyś coś dodać? Tak, tutaj jeśli chodzi o generowanie tokenu, jeśli chodzi o uprawnienia, tak jak wspominałeś, jak gdyby z poziomu KSeF-a czy portalu KSeF ministerialnego, to tu mówimy głównie o wygenerowaniu kodu 32-znakowego, który służy nam do komunikacji z portalem KSeF. I za pomocą tego właśnie tokenu wówczas możemy z poziomu systemu wysyłać faktury. Czyli jest to taki unikatowy kod, który rozpoznaje, że osoba, czy system, czy osoba uprawniona dokonuje wysyłki faktur.
I teraz jak gdyby ministerstwo udostępnia ten kod, natomiast jeśli chodzi o dalsze sterowanie uprawnieniami w zakresie tego, kto ten kod może użyć i w jaki sposób, to to odbywa się już z poziomu aplikacji. Ja może tutaj udostępnię ekran, to sobie popatrzymy, jak to wygląda z poziomu właśnie aplikacji. Aplikacja Hogarth Xef, w której tutaj jestem zalogowany, to takie serce, które nam służy do zarządzania całym procesem, tak? Wysyłki, jak i odbioru faktur zakupowych. I teraz, kto tak de facto może jakie czynności wykonać, zależy już od uprawnień, jakie zdefiniujemy w systemie. Bo tak jak tutaj widzimy, w systemie jest wiele różnego rodzaju uprawnień i ustawień. No i w tym między innymi w ogóle cały serwer ksefowski Hogarth Xef, tak, który należy nazwać Hogarth Xef, żeby to rozróżnić pomiędzy tym ministerialnym a naszym rozwiązaniem, służy nam do tego, żeby obsługiwać, może obsługiwać wiele podmiotów, więc definiujemy wówczas w systemie podmioty, które ma Hogarth Xef obsługiwać w zakresie właśnie automatyzacji procesów wysyłki faktur sprzedażowych, jak i odbioru faktur zakupowych. I to samo się tyczy w kontekście potem użytkowników, którzy mogą do systemu wejść i którzy coś w systemie mogą wykonywać. Po pierwsze, to w systemie potem... A to poczekaj, Jędrzej, przepraszam, bo może ten, jeszcze wrócimy do prezentacji, później wrócisz do prezentacji tego rozwiązania u was w systemie, bo akurat pojawiło się pytanie, to może zaczniemy od części tej merytorycznej, że ścieżka wyrobienia takiego tokenu. To ja jeszcze powiem o kwestiach takich typowo merytorycznych i później przejdziemy do tej kwestii technologicznej i od razu to ze sobą powiążemy. To ja tutaj tylko jeszcze, jeśli Kajetan mogę, to jeszcze się tylko tyle wtrącę, że jeśli chodzi o właśnie tokeny, ja tutaj wszedłem teraz do systemu, tak, bo to jest dość szerokie zagadnienie, jeśli chodzi o uprawnienia, natomiast system również musi mieć wgrany ten token, tak. Tutaj właśnie wszedłem do systemu w miejscu, w którym ja ci zaraz oddam głos, tylko chodzi o to, żeby tutaj Państwu pokazać, że jest miejsce w systemie, proszę zobaczyć, tu jest ten token tak zwany, tak? To jest ten 32-znakowy ciąg znaków, tak? 32 znaki, które token zawiera w sobie. On tutaj jest akurat, on jest szyfrowany, tak jak Państwo go tutaj zaimportują, ale on jest tu przechowywany. I jak on tu zostanie wgrany, to potem tutaj w aplikacji decydujemy, kto może mieć dostęp do tego tokenu i kto może go wykorzystywać, tudzież czy platforma może wykorzystywać ten token. To tyle tylko tytułem takiego nawiązania, ale już ci oddaję głos. Dobra. No to w ramach wątku pierwszego od razu pogrupujmy sobie. Czym innym jest uprawnienie do korzystania z Xefu i uwierzytelnienie się dla potrzeb samego korzystania z Xefu i jeszcze inaczej, czym innym jest nadanie uprawnienia, a czym innym jest wygenerowanie odpowiedniego tokenu. Tak jest. Teraz idąc po kolei, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, żadnych uprawnień nie trzeba takiej osobie nadawać. Ona ma uprawnienia właścicielskie, pierwotne, po prostu się loguje na przykład do bezpłatnego narzędzia ministerialnego, do aplikacji podatnika, tam może nadać dalsze uprawnienia albo może wygenerować sobie token i korzystać później z zewnętrznego programu do wysyłki faktur w Xefie. Jeżeli chodzi o inne podmioty niż osoby fizyczne, spółki cywilne, osobowe, kapitałowe, tutaj niezbędne jest złożenie zawiadomienia o tym, że ja pierwszą osobę uprawnioną umocuję do Xefu, żeby zadziałała za mnie jako za podatnika, za spółkę na przykład. W tym ZAW FA ja wskazuję generalnie taką osobę, która może zarządzać uprawnieniem, to znaczy ma dostęp do Xefu, może wystawiać faktury w Xefie, ale przede wszystkim może nadawać, odbierać, zmieniać te dalsze uprawnienia. Jeżeli chodzi o te dalsze uprawnienia i o sam schemat złożenia ZAW FA, to my w ZAW FA składamy tylko jedną osobę, tą pierwszą, takiego Xef Mastera, jak my to nazywamy. To jest jedna osoba fizyczna, która ma najszerszy zakres uprawnień do nadawania, odbierania, zmiany uprawnień, ewentualnie też do dostępu i wystawiania faktur. I taka osoba, jak się na razie póki co pisemnie ją zgłosi do Urzędu Skarbowego, w planach jest opcja elektroniczna, ale to dopiero jest projekt rozporządzenia, więc na razie mówimy o tym, że pisemnie składa się ZAW FA, to taka
osoba, jak już dostanie zawiadomienie z urzędu, że została zarejestrowana, ergo ma uprawnienie do działania za podatnika, za spółkę z o.o. w KSeF-ie, ona może w KSeF-ie nadać dalsze uprawnienie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby te dalsze uprawnienia nadać, czy to poszczególnym pracownikom spółki, czy na przykład jednej z osób, nie wiem, drugiemu wspólnikowi, żeby miał tak samo szerokie uprawnienia, też do zarządzania, nadawania, odbierania dalszych uprawnień. Tu nie ma przeciwwskazań. Te uprawnienia mogą być dla konkretnej osoby fizycznej albo dla podmiotu. Natomiast abstrahując od tego, że te dalsze uprawnienia są potrzebne na jakieś sytuacje awaryjne czy nieawaryjne, jeżeli korzystamy z zewnętrznego programu finansowo-księgowego, na potrzeby korzystania z tego programu i zarządzania uprawnieniami na poziomie programu, ergo logujących się użytkowników do programu, musimy wygenerować wspomniany przez nas token. Tak samo jak na potrzeby udzielania uprawnień do działania w KSeF-ie osoba per osoba, ja muszę wskazać, że ta osoba to ma na przykład dostęp do KSeF-u, ta osoba to ma dostęp do KSeF-u, ale też i może wystawiać faktury, to ja tutaj rolą tokena, jako uprawnieniami tokena też mogę zarządzać. Ja mogę wygenerować token o najszerszym zakresie uprawnień i tutaj proszę widzieć na podglądzie, że mamy dostęp do faktur, wystawianie faktur, przeglądanie uprawnień, zarządzanie uprawnieniami. Tu mogę wszystkie te sytuacje odklikać sobie w aplikacji podatnika generując token, albo mogę wybrać jeden token tylko do dostępu do faktur. Tak? To jest zakładając, że chcę mieć najszerszy token, odklikam wszystko i wygeneruję go. To jest bardzo ważna rzecz. Jędrzej pokazywał, że ten token jest zaszyty w programie i on jest zaszyty tylko i wyłącznie w programie finansowo-księgowym. Nim jego już nie wykorzystamy na potrzeby na przykład aplikacji podatnika i jak dostaniemy w samej aplikacji podatnika, żeby go wygenerować, dostaniemy komunikat, że on jest wygenerowany, tutaj ten 30-znakowy kod się pokaże, to musimy go koniecznie zapisać. On nam zniknie, on już nigdzie indziej się nam nie pojawi, więc żeby go zaszyć odpowiednio w tym programie finansowo-księgowym, miejscu, w którym Jędrzej pokazywał, my musimy to, co nam się tu pokaże, od razu zapisać, skopiować gdzieś do jakiegoś pliku chronionego hasła. To jest bardzo ważna informacja. I tym sposobem, jak już wiemy, czym się różnią uprawnienia, już ci oddaję głos, czym się różnią uprawnienia od uwierzytelnień i czym się różni samo działanie w aplikacji podatnika od wygenerowania tokena na potrzeby swojego programu, to musimy zważyć, jak chcemy działać. I tutaj poszczególne pytania się nam pojawiają, na które już teraz, Jędrzej, oddaję Ci głos, postaramy sobie odpowiedzieć. Tak, czyli teraz to, co wspominałeś, czyli jest generowanie tokenu na portalu Ministerstwa Finansów i ten token, jak wygenerujemy, to po pierwsze to, co powiedziałeś, on określa uprawnienia, jakie za pomocą tego tokena można wykonywać, czy też od jakie dane można pytać portal KSeF za pomocą tego strumienia danych, tak, za pomocą tego tokena. I teraz druga rzecz jest taka, którą warto tutaj nadmienić, to, że ten token można wygenerować wchodząc na portal Ministerstwa Finansów KSeF, albo też można go generować bezpośrednio z poziomu naszego rozwiązania, tak, czyli Hogarth KSeF. Tak, czyli jak tutaj Państwo, jak tutaj sobie przejdziemy, jak Kajetan Państwu tutaj te niuanse nadmieniał, tak, odnośnie właśnie tokenu, to ja taki token wygenerowałem, tak, proszę zobaczyć, bezpośrednio z poziomu aplikacji, tak, czyli jak teraz sobie tutaj wejdziemy, tu mamy taki przycisk, wygeneruj token, to co mówił Kajetan właśnie, tak, czyli tutaj wybieramy sobie, jakie chcemy mieć uprawnienia, jaki ten token, jakie ma mieć uprawnienia. I żebyśmy mogli ten token wygenerować bezpośrednio z aplikacji, to tu do aplikacji musimy mieć możliwość dostępu do podpisu, chociaż na przykład kwalifikowanego. Tak? Czyli w momencie, kiedy będziemy teraz generować, to system będzie sprawdzał i weryfikował, czy osoba, która generuje ten token, jest uprawniona. No i oczywiście, czy ona została zgłoszona na portalu Ministerstwa Finansów. Jeśli to się zgadza, to taki token system nam pozwoli wygenerować, tak? A jeżeli się nie zgadza, to otrzymamy komunikat, że taka osoba nie ma uprawnień, tak? Ja taki token tutaj wygenerowałem, nie? I proszę zobaczyć, on jest tu automatycznie wówczas wgrany, tak? Czyli nie dostajemy wtedy komunikat błędu, tylko otrzymujemy komunikat wygenerowania
tegoż tokenu. I teraz to, co Kajetan właśnie mówił, i to jest bardzo istotne, to, że mamy teraz wgrany ten token i on uprawnia, za pomocą tego tokenu możemy odpowiednie czynności wykonać, czy też odpytać, tak, co możemy tak naprawdę za pomocą tego tokenu wykonać na portalu Ministerstwa Finansów, ale teraz już w samej aplikacji możemy dalej zdecydować, kto na przykład z tego tokenu może też skorzystać w aplikacji, czy aplikacja w ogóle może z niego korzystać, tak? Bo tutaj proszę zobaczyć, po prawej stronie mamy przypisanych użytkowników, tak? I tu mamy naszego pracownika Pawła do tego tokenu przypisanego i system. Czyli system, jak będzie na przykład wysyłał faktury bądź odbierał, to będzie się komunikował za pomocą tego tokenu, a to decydujemy już w tej aplikacji, tak? Czyli to jest takie, nie jest to takie proste, ale jak gdyby można podzielić na dwie części. Jedna rzecz to są uprawnienia tokenu na portalu Ministerstwa Finansów, a druga rzecz to w aplikacji, w jaki sposób teraz ten token przypiszemy do jakich użytkowników, czy do jakich działań w systemie. I do tego nam służy już tutaj całe zarządzanie z poziomu systemu. Tak jak Państwo widzicie, tutaj takich tokenów do aplikacji można wgrać, no właściwie nieskończenie wiele. I tutaj już na poziomie aplikacji można zdecydować, w jaki dalszy sposób będziemy zarządzać uprawnieniami i udzielać możliwych uprawnień użytkownikom co do tego, co oni mogą robić. Na przykład, czy mogą odczytywać faktury zakupowe, tak jak tu sobie wyjdziemy, to mamy faktury sprzedaży, mamy faktury zakupu. No mamy tu znacznie więcej różnego rodzaju jeszcze ustawień systemowych, jak chociażby kodyfikacja dodatkowa do faktur, ale to już nie chcę wybiegać zbyt daleko, żebyśmy też nie stracili wątku. Dobrze, oddaję w takim razie Ci głos, Kajetan. Okej, dziękuję. Ja w takim razie wracam do naszej prezentacji i tu mamy wątek drugi się pojawia od razu, czyli generowanie faktury, jej wysyłka, waluta, opcja i korekty. Jeżeli chodzi o wysyłkę, generowanie faktury. Sam KSeF oczywiście Ministerstwo Finansów dało nam możliwość korzystania z tak zwanej aplikacji podatnika. Tam możemy wystawić fakturę i przesłać ją do KSeF-u. Ta aplikacja ma złączenie KSeF. Natomiast im większym podmiotem jesteśmy, im bardziej rozbudowaną strukturę mamy, no raczej to narzędzie nie będzie dla nas w pełni kompatybilne i efektywne, więc będziemy korzystać z zewnętrznych programów. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli już korzystamy z zewnętrznego programu do generowania faktur. Teraz między innymi, jak mamy ten program do generowania faktur, to wygenerowaną w programie fakturę musimy przesłać do KSeF-u. To oczywiście może nam pomóc Hogarth. Natomiast pamiętajmy, że o e-fakturze powiemy dopiero na moment, kiedy ta faktura trafi do KSeF-u, na moment przesłania jej do KSeF-u, czyli na moment otwarcia sesji wysyłkowej do KSeF-u, gdzie dopiero KSeF ją przemieli odpowiednio, nada jej numer identyfikacyjny i będziemy mieli oczywiście wygenerowane UPO, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego, że ta faktura skutecznie jest tam oczywiście dodana, już jest w tym KSeF-ie, już wisi, już nasz odbiorca też ją ma. Natomiast tu pamiętajmy, że liczy się ten moment przesłania. Czyli jeżeli ja dzisiaj wygeneruję u siebie w programie finansowo-księgowym taką fakturę, ale ja nie prześlę jej dzisiaj do KSeF-u, tylko prześlę ją na przykład, nie wiem, zapomni mi się i ją prześlę ją na przykład 18 grudnia, to ona będzie wystawiona z dniem 18 grudnia, a nie 4 grudnia. Musimy o tym pamiętać, bo może to wpłynąć na wystawienie faktury po terminie, tak? Jeżeli byliśmy w terminie przed 15 grudnia, ale tylko wpisaliśmy, że ona jest wystawiona 4 grudnia, a jej faktycznie nie przesłaliśmy do KSeF-u, to jest dosyć ważna informacja, którą zawsze gdzieś z tyłu głowy musimy mieć, inaczej po prostu będziemy popełniali błędy, będziemy narażeni na te błędy w działaniu w KSeF-ie. Inną okoliczność, jaką warto tutaj podać, no jeżeli ja wystawię fakturę i wpiszę z palca, tak jak teraz się to często dzieje, że ona jest wystawiona 30 listopada, ale prześlę ją do KSeF-u na przykład dopiero dzisiaj, 4 grudnia, to pamiętajmy o tym, że jeżeli taka faktura na moment powstania obowiązku podatkowego, nie wiem, dotyczy na przykład dzierżawy czy najmu, to ja w tym momencie ten VAT należny wykazuję nie zgodnie z datą wskazaną na fakturze za listopad, bo ona jest wystawiona realnie w grudniu, więc ja ją wykażę w rozliczeniu za grudzień. To też jest dobra informacja i tu też trzeba mieć to na uwadze, jeżeli ja nie wysyłałbym faktur w czasie rzeczywistym po jej wygenerowaniu albo najpóźniej na koniec. Dalej idąc,
musimy rozważyć właśnie, jak to może mieć przeniesienie na kwestię IT. Tak? Czy możemy sobie różnicować te faktury, czy możemy sobie ustawić, że ja chcę wszystkie wysłać na koniec dnia, czy ja wszystkie wysyłam na moment wygenerowania, czy ja muszę ją jakoś zaakceptować, czy mam jakieś pomy akceptacji tej faktury, czy mam jakiś alert o tym, że faktura jest błędna i mam ryzyko, że błędnie przejdzie do KSeF-u. Tak? No i tutaj to oddaję głos Jędrzej. Muszę się odklikać, żeby było słychać. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj to, co Kajetan wspomniał, to jest istotne, żeby zautomatyzować ten proces. Dokładnie do tego systemy służą, między innymi nasz system Hogard KSeF, który służy wprost do tego, żeby bezpośrednio pobrać faktury z systemu, czy też z modułu fakturowania, czy z systemu ERP, a następnie, żeby te faktury wysłać, tak? No oczywiście to jest kwestia też dotycząca tego, czy wysyłamy to online na bieżąco, czy robimy to na koniec dnia. Też się tutaj takie pojawiają Państwa pytania. To jest, można ustawić dowolnie. No wiadomo, że najlepiej jest, żeby to się odbyło tego samego dnia, a w szczególności, żeby nam tutaj nie nastąpiła różnica, bo trzeba pamiętać, że procesowanie faktur też może po stronie ministerstwa chwilę zabrać, tak? Nie mówiąc już oczywiście o słynnym temacie awarii, czyli jeżeli chcemy wysłać fakturę, a jest awaria, tak? Wówczas może nastąpić przesunięcie czasowe. Dlatego najlepiej tak naprawdę to, co my od strony technicznej rekomendujemy, to żeby to wysyłać na bieżąco. I takie rzeczy można jak najbardziej zrobić. Ja tutaj sobie wejdę do aplikacji, żeby Państwu parę rzeczy pokazać. Można całkowicie ten proces zautomatyzować. Ja zresztą tutaj na potrzeby właśnie dzisiejszej prezentacji też mam takie przykłady gotowe. Tak? Proszę zobaczyć, że można w ten sposób system ustawić, żeby odczytywał. O, proszę zobaczyć, tak? Ja tutaj wgrałem plik Excelowy z fakturami, które mamy tam wgrane do szablonu. I system mi automatycznie pobrał. Tak? To, że ten Excel tutaj zniknął, to właśnie dlatego, że aplikacja w sposób automatyczny pobrała te faktury i próbuje je wysłać na portal KSeF. Tak samo można podpiąć dowolny system, który Państwo macie, żeby automatycznie odczytywał to, co się dzieje w systemach. Jeżeli faktury są wystawione, to żeby automatycznie je wysłać na portal Ministerstwa Finansów. Do tego w systemie służą odpowiednie ustawienia. Tak, ja tutaj wejdę sobie w system i proszę zobaczyć, że tutaj mamy konfigurację notyfikacji i mamy harmonogramy. Tak, jeśli wejdziemy sobie tu w harmonogram, to proszę zobaczyć, tutaj mamy różnego rodzaju procesy, które nam mówią o tym, co się ma dziać. Tak, na przykład import faktur zakupowych, eksport faktur sprzedaży, automatyczny import faktur sprzedażowych. Tak. I tutaj na przykład, jak popatrzymy sobie w harmonogramie, to mamy ustawione, że co 2 minuty właśnie system sprawdza ten katalog transferowy, który Państwu tutaj pokazałem i co 2 minuty, jeżeli tam się pojawia jakaś faktura, to wysyła je bezpośrednio na portal Ministerstwa Finansów po to właśnie, żeby ten numerek KSeF jak najszybciej uzyskać. W notyfikacjach natomiast, jeszcze jak widzimy, bo tu w harmonogramie jest ustawione, co system ma robić, a w notyfikacji możemy zdefiniować proces, w którym ustawimy, że system ma nas o tym powiadamiać, tak? Czyli jeżeli dokonał wysyłki, to tutaj proszę zobaczyć, możemy sobie wpisać po średniku, zresztą można tych więcej adresów e-mail wpisać, czyli na przykład możemy tu ustawić administratora, który będzie dostawał informację, czy faktury zostały, czy udało się faktury z sukcesem wysłać. Natomiast jak już to wszystko zostanie wysłane, to oczywiście tutaj będzie zarchiwizowane, ale nie wiem, czy troszeczkę nie wybiegam, jeśli chodzi właśnie o tematykę dzisiejszego naszego webinarium. Natomiast jeżeli teraz wejdziemy sobie do maila, tak, to proszę zobaczyć, tu jest notyfikacja i proszę zobaczyć, to się dzieje w czasie rzeczywistym, tak, ponieważ jak zaczęliśmy o tym mówić, to była 12:24, tak, a teraz proszę zobaczyć, system powysyłał mi informacje o wysłanych fakturach, tak, proszę zobaczyć, to się dzieje na naszych oczach, tak? Czyli wysyła system listę faktur, które wysłał, jeżeli się udało z powodzeniem je wysłać, wysyła nam podgląd tej faktury, tu jeszcze kodu QR nie ma, bo jeszcze rozporządzenie, no jeszcze nie ma wytycznych technicznych, w jaki sposób to zrobić, jak to będzie, to też ten QR się tutaj w naszym
podglądzie pojawi, tak? Czyli system może w sposób automatyczny pobierać faktury, wysyłać do nas notyfikacje na wskazane adresy mailowe. Oczywiście od razu dodam, że można też w systemie wtedy tak to poustawiać, żeby te faktury na przykład też szły do naszych kontrahentów, tak? Oczywiście to samo się tyczy faktur zakupowych, tak? Czyli my możemy dostać od razu na maila informację, że taka faktura zakupowa się pojawiła, a nawet więcej, można je od razu wpuścić w krwioobieg firmy, czyli do systemu obiegu dokumentu. Ale też nie wiem, czy troszeczkę nie wybiegam tutaj do przodu, jeśli chodzi o nasze kolejne tematy. Więc nie wiem, czy wyczerpałem temat, czy może jeszcze jakieś są pytania z tym związane, to możemy rozwinąć. Myślę, że nie. Ja się staram też na bieżąco tutaj odpowiadać na pytania, więc wrócę jeszcze do kwestii znowu merytorycznych, bo mówiliśmy o tej wysyłce faktury, no? Ale tutaj jeszcze powiedzmy sobie o dwóch ważnych rzeczach, to znaczy faktura w walucie obcej oraz korekty faktur, bo tutaj też przepisy są troszeczkę, jakby to powiedzieć, wymagają uważności, tak? Przykładowo, faktura w walucie obcej, może się zdarzyć tak, że sama faktura generuje nam obowiązek podatkowy, albo też faktura jest wystawiana zanim obowiązek podatkowy powstanie, przed wykonaniem dostawy albo przed wykonaniem usługi. I wówczas na potrzeby wskazania podatku VAT w walucie polskiej musimy dokonać odpowiedniego przeliczenia. Tak? Tutaj bierzemy kurs waluty obcej na potrzeby przeliczenia z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. Znowu, mamy w głowie, że wystawienie faktury to jest jej przesłanie do KSeF-u, więc przykładowo, jeżeli dzisiaj mamy 4 grudnia i dzisiaj przesyłamy do KSeF fakturę, przyjmując kurs waluty z piątku, to jest ok, ale jeżeli ja dzisiaj tej faktury nie prześlę do KSeF-u, tylko prześlę ją na przykład, nie wiem, w środę, w czwartek czy za tydzień, to ja już ten kurs waluty mam błędny, mam źle zastosowany. Tutaj ministerstwo dało nam pewną furtkę i powiedziało, ok, jak się spóźnisz jeden dzień, to nic się nie stanie. Jak dzisiaj wystawiając fakturę z datą przeliczenia z piątku, ja najdalej jutro muszę ją przesłać do KSeF-u i nie muszę zmieniać tej daty. Ale jeżeli ja ją prześlę do KSeF-u dopiero pojutrze, to już mam błędny kurs i muszę ten kurs z piątkowego zmienić na wtorkowy, wysyłając fakturę w środę, na ten dzień poprzedzający. Ostatni dzień roboczy poprzedzający. Także tutaj też musimy wziąć to pod uwagę. I tutaj ważna informacja, to jest kurs z dnia tutaj następnego, nie później niż następnego dnia, żeby tego kursu nie zmieniać. Inaczej jesteśmy zmuszeni do wystawiania korekt. Także tutaj znowu się pojawiają pytania, czy program pozwala nam na jakieś automatyczne zaciąganie kursu, czy on się prawidłowo nam zaciągnie, albo czy ewentualnie możemy mieć jakiś alert o tym, że uwaga, była faktura w walucie obcej, ale ona nie jest przesłana do KSeF-u i mamy to ryzyko skorygowania, czy alert w drugą stronę. Ta korekta musi już nastąpić, bo nie przesłaliśmy w odpowiednim czasie faktury do KSeF-u. Także tutaj, Jędrzej, znowu oddaję Ci głos. Tak, zdecydowanie można w systemie ustawić alerty. I rzeczywiście nawet to się nazywa alertami, tak, z punktu widzenia technicznego. Jeżeli wejdziemy sobie do aplikacji, to tu mamy całą sekcję dedykowaną regułom walidacji i kalkulacji. I tutaj, proszę Państwa, można bardzo dużo w systemie rzeczy poustawić, tak? Można dokonywać anonimizacji danych, żeby użytkownicy nie wszystko widzieli, ukrywania pewnych danych, no to trochę wybiegamy w innym kierunku. Ale można też wprowadzić różnego rodzaju walidację dla pól, tak? Czyli można w szczególności sprawdzić, czy data dzisiejsza, kiedy próbujemy wysyłać fakturę, czy ona jest, czy data dla waluty, którą mamy na fakturze, czy ona jest odpowiednia względem daty, w której chcemy wysłać fakturę do KSeF, i można wprowadzić taką blokadę, że jeżeli te daty są niezgodne, to wówczas system wyśle nam właśnie tę notyfikację, tak? Czyli tutaj ustawiamy alert, a na podstawie tego alertu tworzymy notyfikację z informacją do użytkownika o błędzie, tak? Czyli tutaj mamy, proszę zobaczyć, mamy powiadomienia, zdarzenia, błędne zdarzenia, tak? I różnego rodzaju tego typu notyfikacje tu możemy skonfigurować, tak żeby na przykład zablokować ryzyko wystawienia faktury ze złą, z kursem, który jest pobrany dla złej daty, tak, historycznej.
Wracamy w takim razie do korekty jeszcze. Skoro już mówiliśmy o wątku korekty z uwagi na błędnie zastosowany kurs, to jeszcze powiedzmy sobie o korekcie ogółem. Oczywiście znikają noty korygujące. To jest ważna informacja. Jeżeli chodzi o nabywcę, który dostanie fakturę i zobaczy, o kurczę, pomyli mi się w adresie, to on już takiej prostej pomyłki nie naprawi notą korygującą. Jak wejdzie w życie KSeF po 1 lipca przyszłego roku, konieczne będzie porozumienie się z kontrahentem, żeby on wystawił fakturę korygującą. Wszelkie błędy, czy to wpływające na VAT, czy nie wpływające na VAT, wszystko będzie musiało być poprawiane wyłącznie przez sprzedawcę, wyłącznie w ramach faktury korygującej. I teraz zwróćmy uwagę, że taka faktura może zawierać przyczynę korekty, musi, ale może, i aplikacja podatnika, na przykład jak tam próbujemy wystawić taką fakturę korygującą, pozwala nam na dodanie takiej opcji. Można mieć zbiorczą korektę, organy pozwalają na zbiorczą korekcję, sama aplikacja podatnika, taka ciekawostka, pozwala na zbiorczą korektę in minus z powodu rabatu, ale na przykład nie przewiduje innej. Na przykład, nie wiem, mam porozumienie w sprawie aktualizacji cen za dany okres, nie mogę zrobić zbiorczej korekty in plus. No, więc tutaj też rozważenie, jak to wygląda u nas w systemie, żeby to móc przesłać do KSeF-u, też jest dosyć istotne. I oczywiście każda faktura korygująca, jeżeli dotyczy e-faktury pierwotnej, musi obejmować numer tej e-faktury. Także tutaj też, czy ten numer nam się automatycznie gdzieś zaciągnie na tą fakturę korygującą, co nam może usprawnić i ułatwić życie, też jest do przemyślenia i warty uwagi. Także tutaj znowu mamy parę pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć i które musimy przeanalizować w ramach naszej współpracy IT. Tak? Automatyczne zaciąganie numerów, czy program przewiduje wskazanie transakcji przed i po, bo na przykład dla faktury zaliczkowej jest to konieczne, tak, przy korekcie faktury zaliczkowej, albo czy można dobrowolnie dodawać jakieś informacje o przyczynie korekty, a tak, żeby ułatwić pracę na przykład naszemu działowi księgowemu, który potem ma weryfikować moment ujęcia takiej korekty na potrzeby rozliczenia podatkowego. I tutaj znowu oddaję głos do Jędrzeja. Tak, jeśli chodzi o faktury korygujące, to generalnie rzecz biorąc ustawodawca jak gdyby pewne rzeczy nam narzuca. Czyli generalnie rzecz biorąc nie możemy faktury korygującej, znaczy może jeszcze inaczej. Generalnie rzecz biorąc wszystko, co wysyłamy na portal KSeF, musi być zgodne z schematem XSD. Czyli ten plik XML, który jest wysyłany, on podlega walidacji względem tego, co jest ustawione technicznie w tak zwanym pliku XSD. I ten plik XSD pokazuje nam, o czym musimy pamiętać i co musimy zrobić, żeby ministerstwo w ogóle taką fakturę korygującą przyjęło. I tak naprawdę część z tych rzeczy, o których Kajetan mówił, to jest właśnie od razu wymuszone przez ministerstwo, tak? Ja tutaj wszedłem sobie w taką fakturę korygującą, którą żeśmy zaimportowali na potrzeby prezentacji do systemu, tak? I proszę zobaczyć, że jest szereg pól, które z góry są narzucone. No chociażby pierwsze pole, które tu od razu widzimy, to jest rodzaj faktury, czyli określamy na samym początku, że jest to faktura korygująca. W nagłówku podajemy samą różnicę chociażby, tak? Czyli ten wynik było, powinno być i różnicę z tego, tak? Następna rzecz to jest oczywiście wskazanie numeru faktury, którą korygujemy. Na to jest też specjalne pole, czyli są dane faktury korygowanej. Tutaj z punktu widzenia technicznego tak naprawdę można podać bądź to numer faktury korygowanej, numer KSeF, ale można też podać numer wewnętrzny. Oczywiście w przypadku, gdyby ta faktura nie była jeszcze wystawiona w KSeF-ie, to dotyczy faktur historycznych, ale z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, żeby podać właśnie ten numer faktury korygowanej. Czyli jedna rzecz to jest to, na co nam pozwala struktura pliku XSD, a druga rzecz to, co prawnie jest wymagane. Niestety niektóre z tych pól są tak zwanymi polami fakultatywnymi i opcjonalnymi, co powoduje, że z punktu widzenia technicznego fakturę można wysłać, ale niekoniecznie będzie ona zgodna z prawem. Więc tu musimy o tym rozróżnieniu pamiętać. Z punktu widzenia technicznego są dwa pola, które możemy wypełnić, ale każde z nich przy określonych warunkach powinno być wypełnione. Dodatkowo, jak wejdziemy sobie na wiersze faktury, to tutaj jeżeli mamy pozycje, które
pokazują oryginalne wartości, to tutaj jest taki znacznik tak, czyli stan sprzed, tak? Czyli to są zapisy, jakie były na fakturze oryginalnej, tak? Ja to też rozrysowałem na takim szablonie naszym, tak? Czyli jedna rzecz to jest rozróżnienie, czy to jest faktura, czy to jest korekta. Tak, jeszcze tu sobie przejdziemy w prawo. O, tak, i to, co Kajetan wspominał, czyli kwestia jeszcze przyczyny korekty, to jest pole tekstowe, tak? Czyli tutaj wpisujemy de facto z punktu widzenia technicznego systemu to, co tutaj wpiszemy. No i mamy jeszcze pole typ korekty, gdzie ustawodawca daje nam trzy opcje, tak? 1, 2, 3, które wybieramy w zależności od tego, jaki jest ten typ korekty. To z punktu widzenia tych pól, które są wymagane przez ustawodawcę, żeby one zostały odpowiednio wypełnione. To, co wspominałem, na poziomie detali, jeżeli pokazujemy pozycje historyczne, to też musimy je odpowiednio oznaczyć. No i informacje dotyczące faktury korygowanej, tak? Czyli to właśnie ten numer faktury korygowanej i numer faktury korygowanej KSeF, jeśli ona była w KSeF wystawiona. To tyle, jeśli chodzi o tą część technikali, tak? Jak ta faktura powinna być prawidłowo skonstruowana po to, żeby ją można było wysłać na KSeF i co ustawodawca na dzień dzisiejszy przynajmniej przewidział, jeśli chodzi o faktury korygujące, tak, korygowane, czy korekty, tak ogólnie rzecz biorąc. Już wracam. Idziemy dalej, przejdziemy sobie w takim razie do kolejnego wątku, czyli do odbioru e-faktury i ewentualnie jej archiwizacji, o czym już zaczął wspominać Jędrzej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że w samym KSeF-ie odbiór faktury dzieje się automatycznie. To znaczy my nie potrzebujemy żadnego działania typu odklikanie poboru tej faktury, odklikanie jej akceptacji i tak dalej. Jest to całkowicie nieważne. Z mocy prawa samo to, że sprzedawca wrzucił to do KSeF-u i KSeF przydzielił numer identyfikacyjny KSeF, jest odbiorem e-faktury na bazie ustawy o VAT. Sam fakt tego, że przydzielono numer identyfikacyjny KSeF, ten moment przydzielenia tego numeru identyfikacyjnego KSeF jest dla nas, dla odbiorców, momentem odebrania e-faktury. I tu nie wymaga żadnego naszego działania. Oczywiście takie działania dodatkowe typu opis tej faktury, typu akceptacja, nieakceptacja, adnotowanie, że jest to wydatek prywatny, koszt, nie koszt albo coś innego, to wszystko może się zadziać, ale nie na poziomie KSeF-u, tylko na poziomie naszego oprogramowania finansowo-księgowego. Tutaj musimy pamiętać, że tu pojawienie się też tej faktury, to, że przydzielono ten numer identyfikacyjny KSeF, dopóki my nie zadziałamy w KSeF-ie i nie będziemy tego weryfikować faktura per faktura, z zasady KSeF nam nic takiego nie alertuje. Więc znowu nad czymś na zasadzie zaciągania w tle do naszej ścieżki archiwizacyjnej albo alertowania, że pojawiła się dla nas nowa faktura, my nad tym wszystkim musimy się zastanowić we własnym zakresie. Weźmy pod uwagę, że jeżeli ja dzisiaj, powiedzmy, że dzisiaj mamy obowiązkowy KSeF, kontrahent wystawił na mnie fakturę w KSeF-ie i dzisiaj jest jej przydzielony numer identyfikacyjny KSeF. Ona jest przeze mnie odebrana, już jest odebrana. Ale ja nie wiem, przeoczyłem zaglądanie do KSeF-u, w ogóle o tym nie dbam, gdzieś tam ta faktura mi umknęła. I to ja równie dobrze za miesiąc mogę dostać już alert o przedsądowym wezwaniu do zapłaty albo jakąś przypominajkę, że uchybiłem terminowi zapłaty, bo na przykład było określone na 7 dni od daty otrzymania faktury. No to przeze mnie datą otrzymania jest ta data KSeF-owa, więc już musimy o tym pamiętać i brać to pod uwagę, stąd alertowanie jest niezwykle ważne. Oczywiście umownie można to sobie w pewnym zakresie modyfikować pod kątem równoległego przesyłania dokumentu również poza KSeF-em, ale to poboczny wątek, nie na dzisiejszy wydarzenie. Jeżeli natomiast mówimy o istocie opisów i dekretacji, to zwróćmy uwagę, że czy na potrzeby naszego oprogramowania, gdzie później na bazie tego jest składany JPK i nasza księgowość bazuje na tych fakturach, czy nawet gdybyśmy mieli to przekazywać do zewnętrznego biura rachunkowego, opis faktury jest dość istotny, bo w chwili obecnej często jest tak, że my faktury gdzieś tam na odwrocie, gdzieś tam na dole
dekretujemy, że jest to, a pozycja numer 4 to wydatek prywatny, nie? A pozycja numer 3 to jak najbardziej związane z działalnością gospodarczą. Albo nie wiem, mamy fakturę za paliwo i teraz skąd księgowość czy biuro rachunkowe ma wiedzieć, czy to paliwo to dotyczy tego samochodu na działalności mieszanej, 50% odliczenia, czy może dotyczyć tego samochodu, który jest zgłoszony w VAT-26 i mamy 100% odliczenia. Też trzeba by było to w jakikolwiek sposób adnotować. Także te adnotacje są niezwykle istotne. W samym KSeF-ie oczywiście ich nie dodamy, więc musimy brać pod uwagę, żeby je dodawać gdzieś na poziomie naszego programu. I zupełnie niezależnie od tego, no sam KSeF ma nam zapewnić podstawową, ma zgodnie z zapowiedzią ministerstwa, ma nam zapewnić jakąś funkcjonalność typu oznaczania faktur, które bezsprzecznie dla nas stanowią próbę wyłudzenia. Przecież jakichś oszustów, tak? Mam fakturę, ja mogę ją oznaczyć jako skam, że jest to wyłudzenie. Bo nigdy z nikim nie współpracowałem, nie mam z nim nic do czynienia i ja wiem, że absolutnie taka należność nie może być ode mnie wymagana. Ale z drugiej strony, ja mogę z kim mieć jakąś współpracę i ktoś omyłkowo może wystawić fakturę, albo ja po prostu z jakąś fakturą mogę się nie zgadzać, bo w jakiejś części w odniesieniu do jakiejś usługi czy w odniesieniu do jakiejś kwoty coś mi się nie zgadza i ja mogę ją w pewnym zakresie kwestionować. Także to też ma wpływ na moje prawidłowe rozliczenie prawa do odliczenia i wysokości tego odliczenia, bo tam, gdzie ja ją kwestionuję, nie powinienem korzystać z prawa do odliczenia. Tu znowu taka informacja dla mojego działu księgowego czy dla mojego biura rachunkowego jest bardzo istotna, że jako jakąś fakturę kwestionuję, nie uważam jej za prawidłową. Więc odchodząc jeszcze od dekretacji, cały poziom archiwizacji mam, tak? Jak ja ściągnę fakturę do mojego programu finansowo-księgowego, gdzie ewentualnie mogę ją opisać, to ja powinienem brać też pod uwagę, że ja powinienem mieć tam jakiś moduł archiwizacyjny, bo przecież ja nie pomimo tego, że KSeF mi archiwizuje same e-faktury, to weźmy pod uwagę, ile dokumentów jeszcze będzie funkcjonowało poza KSeF, tak? Faktury na rzecz konsumentów, rachunki, noty, proformy, faktury wewnętrzne, nawet jeżeli ja rozliczam VAT należny w jakiejś części. To wszystko będzie poza KSeF, więc dobrze by było to w jakimś jednym miejscu wspólnie archiwizować, nie mówiąc o tym, że sama e-faktura będąca w KSeF-ie będzie bez załącznika, więc fajnie by było ją zarchiwizować gdzieś zewnętrznie, już samym załącznikiem, czy całościową dokumentacją powiązaną, tak, listy przewozowe, protokoły zdawczo-odbiorcze, specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku towarów, tak, różne te załączniki mogą być, w samym KSeF-ie ich nie dodam. Więc znowu, do analizy od strony IT i z kim będziemy współpracowali, to jest, jakie przewidziane rozwiązania są właśnie w tych modułach technologicznych. I tu już Jędrzej Państwu powie. Tak, dużo wątków jest poruszonych za jednym zamachem w tym momencie. Muszę sobie tutaj wypisać, żeby się nie pogubić. Jedna rzecz to jest notyfikacja, że faktury przyszły. Potem oznaczanie ich w ogóle, na przykład, że to jest skam, że mają nie przychodzić. Zaciąganie ich, tych faktur automatyczne do naszego krwioobiegu systemu, do na przykład systemu Workflow, w którym właśnie dodatkowo dalej możemy te faktury oznaczać, opisywać, dekretować. No, to dużo tematów. Oczywiście archiwizacja i również praca z załącznikami. No, właściwie ja wymieniłem te tematy, które sobie tutaj wypisałem odnośnie tego, co Kajetan poruszał. Wszystko to rzeczywiście realizuje system i w Hogarth KSeF to wszystko można poustawiać. Ja sobie teraz przełączę się na system znowu, żeby tutaj pokazać Państwu, jak to wygląda w systemie. Tak? Jeżeli wejdziemy do systemu, to pierwsza, a może zanim nawet do systemu jeszcze wejdziemy, no to pierwsza rzecz, właściwie to już pokazywałem, jak wrócimy sobie do maila, tak? No to co wspominałem, czyli zaczynając od samego początku. Jeżeli faktura do nas jakaś przyszła, to możemy ustawić sobie automat, który nas o tym poinformuje, tak? Tego typu. Czyli jeżeli faktura na przykład zakupowa przyszła, to samo tyczy się faktury sprzedażowej, tak? Jeżeli faktury wysłaliśmy, to chcielibyśmy mieć potwierdzenie, że na portal KSeF ta faktura dotarła, prawda? Więc tutaj również do tego służy nam to serce komunikacji z portalem Ministerstwa Finansów KSeF, czyli Hogarth KSeF. Do tego nam służy właśnie, żeby nam potwierdzić to, że rzeczywiście to doszło, żeby wygenerować UPO,
żeby to sobie i żeby to wszystko oczywiście zarchiwizować na samym końcu. Tak? Czyli pierwsza rzecz zasadnicza jest taka, że system posiada ten cały mechanizm notyfikacji, którym sobie ustawiamy, kogo i kiedy o tych wykonanych czynnościach w sposób automatyczny system ma notyfikować. Tak? Czyli na przykład, jeżeli otrzymamy fakturę zakupową, to co Kajetan wspomniał, żeby się nie zdarzyło, że nam to umknęło, no to system do nas wysyła maila z tą informacją. Oczywiście możemy od razu zrobić tak, że nie tylko, że ma wysyłać nam na adres mailowy, ale możemy też od razu sobie zażyczyć, żeby ta faktura nam weszła od razu do naszego systemu workflow, jego dokumentu. Ja się tutaj przełączę od razu, tak, na widok użytkownika, który widzi właśnie wszystkie faktury, które przyszły. Tak, nie robiąc nic tak naprawdę, ten użytkownik od razu te faktury tutaj ma, tak, i może oczywiście do nich zajrzeć, może je uruchomić, tu może się automatycznie podczytać skan takiej faktury i tutaj może dokonać dodatkowych oznaczeń tej faktury. Co więcej, tak jak tutaj Państwo widzicie chociażby kod MPK, który rozwijamy z listy i który wybieramy, to tak naprawdę jeśli jest możliwość odpowiedniego od razu rozpoznania na poziomie jeszcze serwera Kogard KSeF, który odbiera te faktury, do jakiego działu powinna być faktura przyporządkowana, tam można stworzyć odpowiednie reguły, tak, w tym serwerze Kogard KSeF, bo tu, gdzie teraz jesteśmy, to jesteśmy w dostępie dla użytkownika w systemie workflow, który jest połączony z KSeFem i odbiera te dane. I w odpowiedni sposób tu możemy dokonać dalszej kodyfikacji i autoryzacji tych faktur, tak? Czyli możemy tutaj zobaczyć, jaki został automatycznie przypisany kod MPEG, możemy to wysłać dalej do opisu, a jeżeli to trafi już do księgowości, tak, tutaj wejdziemy sobie na odpowiedniego użytkownika, on może wysłać do księgowości, tak? Tutaj w prawym górnym rogu ja pokazuję Państwu taki przycisk wyślij do księgowania, a w momencie, kiedy to księgowość odbierze, tak, to może w księgowości oczywiście tą fakturę odpowiednio zadekretować, tak, wybierając właściwie konto netto, VAT i brutto. Tak, tu mamy tą część, która służy nam do dekretacji. Tak, ale wracając jeszcze do KSeF-a i do tego właśnie wcześniejszego prekodyfikowania tych faktur, to Państwo tutaj to widzicie. Tak, czyli teraz jestem w tej części zakupowej, gdzie mamy listę faktur, które są na portalu KSeF i które możemy właśnie pobrać i o których system nas informuje, notyfikuje, tak, że właśnie jakaś faktura przyszła. I tutaj możemy sobie dorzucić właśnie dodatkowe kodyfikacje, których ministerstwo nie przewidziało. No jak chociażby właśnie to, co jest bardzo potrzebne, czyli kodyfikacja działu, tak? Czyli na przykład ta faktura zakupowa, jeśli przyszła, to którego działu ono dotyczy. Można to zautomatyzować w systemie, można pisać reguły, które będą w sposób automatyczny rozpoznawały, do jakiego działu ta faktura powinna być przypisana. Jak ten kod QR się pojawi, to będzie to jeszcze prostsze, ponieważ będzie można to sparować z skanowaniem tych faktur przez naszych użytkowników. No i w szczególności, tak, proszę zobaczyć, możemy tutaj sobie na przykład też stworzyć taką dodatkową kodyfikację, która... jeżeli faktura zostanie w odpowiedni sposób oznaczona, to możemy na przykład jej dalej już w obieg dokumentów w naszej organizacji nie puszczać, no bo już możemy ją wstępnie odpowiednio skodyfikować. Oczywiście jeśli chodzi o to wybieranie działu, można też w przypadku faktur, które są nierozpoznane wstępnie przez system, możemy tutaj zrobić listę rozwijaną, żeby na przykład osoba, która będzie do tego dedykowana, mogła tutaj takiego wskazania dokonać. Żeby system coś mógł robić automatycznie, to musi być cały moduł, który służy do pisania właśnie takich reguł, tak, do rozpoznawania faktur i do wstępnego ich kodyfikowania. I to już Państwu nawet tu przez chwilę pokazywałem, ale mogę wejść jeszcze raz, bo tu mamy to, co wspominałem, notyfikacje, mamy harmonogramy, czyli to, co mówiliśmy, to, co Kajetan wspominał, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że przyszła faktura, żebyśmy mieli pewność, że ona przyszła, żebyśmy mogli tę informację dostać i żeby ona nam nie umknęła. No a z drugiej strony, jak już ta faktura przyszła, to możemy też stworzyć odpowiednie reguły, które nam pomogą w wstępnym okodyfikowaniu tej faktury, przyporządkowaniu na przykład do odpowiednich działów. Tak? I tutaj mamy takie
proste reguły proszę zobaczyć, tak, że jeżeli faktura jest, tutaj jest prosty taki przypadek zrobiony na potrzeby naszej prezentacji, że jeżeli faktura jest od określonego dostawcy, no to wtedy prawdopodobnie jest to dział HR, tak? Więc automatycznie prosimy system, żeby nam tutaj ten dział HR przypisał. Tak? I wówczas ta faktura, jak tutaj wejdzie, zostanie wstępnie okodyfikowana, dostaniemy notyfikację na maila, że ona przyszła, a co więcej, no to co już tutaj pokazywaliśmy, tak? Jak się cofniemy tutaj do tego użytkownika, który pracuje u nas w sekretariacie i dokonuje jakichś dodatkowych opisów faktur, tak proszę zobaczyć, ta faktura tu jest od razu widoczna, i od razu jest tutaj przyporządkowany ten dział HR, tak? Co oczywiście użytkownik, jeśli damy mu odpowiednie uprawnienia, będzie mógł dalej zmienić. Patrzę się jeszcze, czy nie zapomniałem, oczywiście ważnym, oznaczenie faktur, automaty, no archiwizacja i załączniki, to może jeszcze na sekundkę tutaj wrócimy. Jak najbardziej tak. Oczywiście pierwsza sprawa to jest archiwizacja, czyli jeżeli sobie wejdziemy na przykład faktury sprzedaży, no to ta archiwizacja musi być, tak? Czyli wszystko to, co zostało przeprocesowane, co zostało wysłane na KSeF, jest zarchiwizowane w systemie w sposób trwały i na naszym serwerze te faktury tutaj mamy, możemy je podejrzeć, możemy wygenerować też podgląd takiej faktury w wersji ministerialnej, możemy tutaj podejrzeć XML tej faktury. Ja akurat wziąłem starą fakturę i prawdopodobnie dlatego mieliśmy tutaj błąd, ale jak sobie przesortujemy, mamy bardzo dużo tych faktur, no bo jak gdyby sam portal już od 2021 roku żeśmy rozpoczęli jego testy, tak? Natomiast jeżeli sobie teraz weźmiemy już fakturę tutaj nowszą, no to zdecydowanie ten podgląd faktury w strukturze ministerialnej możemy sobie uruchomić, tak? No i a słowo ciałem się stało i właśnie mamy ten podgląd na ekranie, tak? No jeszcze tak jak wspominałem, tego kodu QR nie ma, bo nie ma jeszcze wytycznych technicznych, ale jak już tylko będą, to będziemy mogli to tutaj dołączyć, tak? Czyli całe pełne archiwum wszystkich faktur z możliwością podglądu wszystkich szczegółów tych faktur łącznie z detalami tutaj mamy, do tego nam służy to archiwum, no a samo archiwum to oczywiście możliwość wyszukiwania wszelkiego rodzaju dokumentów, filtrowania, sortowania tych dokumentów. Mamy też taki szybki podgląd do wyszukiwania faktur, więc jeżeli tutaj wpiszemy F85B na przykład, jakiś fragment faktury, to nawet system po fragmencie tego numeru faktury nam odpowiednie dokumenty wyszuka. Oczywiście również mamy tutaj UPO, które jest przechowywane w systemie. Takie UPO możemy pobrać. Mamy przycisk do pobierania UPO. Jeżeli takie UPO sobie pobierzemy, to wówczas możemy takie UPO sobie tutaj też podejrzeć. Tak? No w przypadku jakiegoś audytu czy w przypadku kontroli musimy mieć to wszystko zarchiwizowane w jednym miejscu, tak? Czyli żebyśmy mieli zarówno możliwość podglądu faktury, jak i podglądu chociażby tego potwierdzenia odbioru, gdzie mamy odpowiednie potwierdzenie, że ta faktura została rzeczywiście wysłana. To samo się tyczy części sprzedażowej, ale myślę, że tutaj już nie ma sensu przechodzić też do tej części zakupowej, ale zdecydowanie w części zakupowej również mamy tutaj wszystkie faktury zaimportowane. No układ wyglądu, tak, tej formatki jest analogiczny, ponieważ jest to faktura ustrukturyzowana, tak, więc ta struktura będzie taka sama od strony zakupowej, jak i sprzedażowej. Za pomocą tego plusika, jak sobie tutaj klikniemy, to możemy wejść we wszystkie szczegóły, pozycje na fakturze, no i wszystkie te pozostałe dodatkowe zakładki, tak. W wypadku akurat naszej aplikacji jest to na zakładkach, po to, żeby można było tutaj odnaleźć wszelkie inne informacje, jak chociażby dodatkowe warunki transakcji zamówienia, dane dotyczące faktury korygowanej, jeżeli to jest faktura korygująca i tak dalej, tak? Czy na przykład kwestie transportu, jeśli to jest firma logistyczna. Dobrze, to co, oddaję głos. Aha, jeszcze załączniki, przepraszam, tak zerknąłem szybciutko jeszcze na notatki. Tak, widzicie Państwo, tutaj w prawym górnym rogu jest załącznik. Tak naprawdę to w części sprzedażowej powinienem to pokazać, dlatego że jak wejdziemy sobie w to w część
sprzedażową. Jeszcze raz sobie uruchommy tą część archiwum naszych faktur sprzedażowych. To tutaj, co więcej, nie tylko jest możliwość podłączenia załącznika, to bardzo ważne, żeby też nadmienić, że można w ogóle ten proces zautomatyzować, tak? To znaczy, jak wyślemy fakturę na KSeF, to możemy też uruchomić proces wysyłki faktury do naszych kontrahentów i jednocześnie możemy też, jeśli to w odpowiedni sposób sparametryzujemy, to wymaga trochę pracy konsultingowej, ale jest to wykonalne jak najbardziej, możemy też w sposób automatyczny te załączniki podczepiać, tak? Czyli do naszego kontrahenta może pójść informacja, wysłaliśmy ci fakturę, jest ona na KSeF-ie, ma taki numerek KSeF, i tu są załączniki do tej faktury, tak? Czyli niezależnie, z jednej strony pójdzie faktura na KSeF, odbierzemy numer KSeF, pobierzemy sobie UPO, a z drugiej strony, jak gdyby drugim torem, niezależnie, pójdzie informacja do naszego kontrahenta, tak? Czyli tutaj mamy możliwość również wysyłania e-mailem, tak? No i możemy oczywiście ten załącznik tutaj podłączyć ręcznie, jeśli chcemy, a wiadomo, że no tu nawet mamy taki załącznik, tak, proszę zobaczyć, że mamy od razu podgląd tego załącznika w naszym archiwum. Tych załączników może być więcej, może to być Excel, może to być PDF, tak, tu akurat sobie pokazaliśmy sam dokument, tak, faktury ustrukturyzowane jako przykład, tak, natomiast oczywiście tutaj te załączniki z reguły będą zawierały szczegóły faktur czy jakieś dodatkowe informacje do naszego trachenta. Dobrze, oddaję głos do studia niniejszego. Dziękuję. Już tylko jedną rzecz dokończę. Dobrze. O. Padło pytanie o filmiki instruktażowe tutaj a propos czatu. Także ja jeszcze może dopowiem. Dzisiaj bardzo dużo rzeczy dodajemy do naszego pakietu KSeF Expert. Między innymi filmiki instruktażowe o generowaniu tokena i o tym, jak składać z FFA, czy w ogóle jak się zalogować do aplikacji podatnika, żeby udzielić dalszych uprawnień, czy różne inne e-booki. Także tutaj od dzisiaj dużo nowych rzeczy będzie też dodanych i stąd serdecznie zapraszam. To tylko chciałem złapać cię na wdechu. Wracając do ostatniego z wątków, bo już ostatnia minutka nam została. Ostatni wątek jest dosyć prosty, dotyczy używania faktury poza KSeF-em i możliwości jej wizualizacji, a w zasadzie obowiązku i potrzeby jej wizualizacji. Już mówię, o co chodzi. Sam fakt tego, że my jesteśmy zobligowani do tego, żeby wystawić e-fakturę w KSeF-ie, co za tym idzie, nasz odbiorca ją odbierze w KSeF-ie, nie zmienia faktu tego, że my równolegle do KSeF-u też możemy taką e-fakturę wysłać na maila, przez jakiś system elektronicznej wymiany danych, na chmurę, samą fakturę albo razem z załącznikiem, tak żeby wszystko było czytelne i powiązane między sobą. Nie ma żadnych przeszkód. Możemy tak robić, oczywiście. Znaczy najpierw faktura musi być w KSeF-ie. To jest jedna rzecz, to jest ta obowiązkowa, ale dobrowolnie my możemy tą fakturą posługiwać się poza KSeF-em. I żeby nasz kontrahent, czy nasza księgowość, biuro rachunkowe nie zobaczyło chińskich znaczków w postaci XML-owej, my możemy się posługiwać wersją czytelną i miłą dla oka, typu PDF. I to jest tak zwana wizualizacja. I ta wizualizacja, zgodnie z przepisami, musi mieć w sobie kod QR, ale może mieć też dodatkowe elementy, nie? Znaki wodne, logo, czy cokolwiek innego. Także tu znowu jest pytanie, czy ten kod QR będzie, no bo sam KSeF go nada, jest odpowiedzialny za to, ale w momencie, w którym wysyłamy, pobieramy fakturę przez program komercyjny, no to tutaj ten program będzie odpowiadał za te kody QR-owe. I czy mamy tutaj jakieś automatyzacje co do tych kodów QR? Czy my wiemy, jak to będzie wyglądało, jakie tu rozwiązania zostaną wdrożone? I czy na pewno ten kod QR będzie zawarty w wizualizacji? Bo to jest coś, co będzie jak najbardziej wskazane, będzie naszym obowiązkiem i z perspektywy nabywcy, to też uwaga, z perspektywy nabywcy weryfikacja tego, czy on jak otrzymał fakturę, czy widzi na niej kod QR i czy może po kodzie QR zweryfikować ją w KSeF-ie, będzie też elementem należytej staranności w VAT-ie. Także na to zwracam uwagę i od razu oddaję głos Jędrzejowi. Będzie. To tak krótko. Oczywiście, że tak, kod QR musi być, to nie ma dwóch zdań co do tego. Natomiast rzeczywiście na chwilę obecną jeszcze nie zostały technikalia wskazane, tak, jak on ma być generowany.
Natomiast nie jest to nic, co miałoby przerażać firmę z 30-letnim doświadczeniem, więc ten kod QR będzie. Na dzień dzisiejszy ta wizualizacja jest w aplikacji, tak jak już Państwu pokazywałem. Ona niestety nie jest piękna, bo jest to wizualizacja, która jest narzucona przez ministerstwo. Tak? Więc jak tutaj wejdziemy sobie do aplikacji, to my mamy tutaj przycisk tej wizualizacji faktury w wersji ministerialnej. To wygląda tak, a nie inaczej. No ja sobie wyobrażam, że ten kod QR prawdopodobnie tutaj w prawym górnym rogu się znajdzie, jak już będą wytyczne techniczne. No sama faktura piękna nie jest, dlatego też na potrzeby wielu naszych klientów, no bo wiadomo, że wizualizację można zrobić różną, no może być zupełnie przyzwoitsza ta wizualizacja, tak? To jest taka własna nasza wizualizacja, którą żeśmy zrobili. No i oczywiście można tutaj sobie wyobrazić dodanie logo firmy, no tak, żeby ona wyglądała tak, jak do tej pory wyglądała w wielu firmach, czy w sposób elegancki. No jest to też pewną wizytówką naszą, tak? Więc jak najbardziej taka wizualizacja, czy to ministerialna z QR-em, czy nasza własna z QR-em, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, tak? Tych wizualizacji możemy tutaj stworzyć odpowiednią ilość, w zależności od tego, jakie są potrzeby. Jeśli chcemy taką wizualizację stworzyć w aplikacji i potem wysyłać ją do naszego kontrahenta, oczywiście z tym kodem QR, to jak najbardziej miejsce w aplikacji na to jest, żeby to wszystko odpowiednio zdefiniować. No i idealnie. Idealnie zbliżyliśmy się do końca. Także dziękuję Ci, Jędrzej. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocne. Tym bardziej, że mamy właśnie te wątki przemijające pomiędzy merytoryką a kwestiami IT. Także serdecznie dziękuję. Gorąco zachęcam, ostatni raz o tym wspomnę, gorąco zachęcam do pakietów Ksech Expert. Macie w załączeniu broszurę. Przypominam o kodach rabatowych. Oczywiście tam mamy szkolenia, webinary, konsultacje dla przedsiębiorców. Najbliższe już 7 grudnia. Też serdecznie zapraszam. I ja dziękuję serdecznie za uwagę i również Tobie, Jędrzej, dziękuję serdecznie. Ja, korzystając tylko z okazji, to raz, że również dziękuję i zapraszam na nasze kolejne webinary, ale też dodam, że jeśli chodzi o filmiki instruktażowe, to również my takie mamy, jeśli chodzi o aplikacje i nasze rozwiązania. Oczywiście dostarczamy rozwiązania na rynek w zakresie serwera KSeF do komunikacji z portalem Ministerstwa Finansów. I mamy rozwiązania dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Także jeżeli ktoś ma potrzeby w zakresie właśnie przejścia przez cały proces od strony techniczno-informatycznej, to we współpracy z LTCA jesteśmy w stanie, łącząc nasze siły, przeprowadzić Państwa przez ten proces zarówno od strony prawnej, jak i informatycznej. Dziękuję ślicznie. Dzięki, do usłyszenia.